Witajcie, witajcie bracia i siostry. Dzisiaj bardzo nietypowe Antidotum, odcinek 379. W drodze. Tak, w drodze. Jesteśmy w studiu nagrań filmowym Pasek and Corporation. Serdecznie pozdrawiamy naszego prywatnego kierowcę, który uchylił nam trochę nieba nad nami, byśmy mogli. Niestety go nie widzicie, potem wam go pokażemy. Jedziemy na seminarium wiary do Lubaczowa. No i już nie ma kiedy, słuchajcie, nagrać dzisiaj, więc jedynie nam zostało auto, żeby nie robić tego o pierwszej w nocy. Więc zaczynamy. Wiemy, że będzie troszkę szumu, ale słuchajcie, możemy się uświęcić wszyscy razem. Słuchajcie. Ale jakie będzie, ale jakie słowo będzie. Na początek Nehemiasz 8 rozdział. Posłuchajcie. Cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed bramą wodną i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł Księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia, siódmego miesiąca, kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen, amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Ale Lewici objaśniali ludowi prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu. Czytano więc z tej księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa, i rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. A lewici uspokajali cały lud, wołając: uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty. Nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielkie obchody radosne, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dla mnie to słowo jest takie przepiękne. No, ten moment czytania prawa Bożego wobec ludu jest tak wspaniałym momentem. Tu się bardzo dużo rzeczy dzieje, ale to, co dotyka mojego serca, to jest to, że zgromadzili się tam ludzie, którzy byli zdolni do słuchania, i mężczyźni, kobiety i wszyscy inni, którzy byli zdolni do słuchania. I też zgromadzeni byli ludzie, którzy byli zdolni do rozumienia tego słowa. I w ogóle to czytanie słowa było tak wielkim, świętym, ponieważ oni nie mieli przez niewolę, przez długi czas nie mieli tego czytania słowa Bożego, nie świętowali tego wydarzenia, żeby słyszeć słowo Pańskie, żeby słyszeć prawo Boże. I nagle ten dzień czytania był specjalnie przygotowany, zbudowano podwyższenie, gdzie kapłan mógł wejść i czytać to słowo. Cały lud się zgromadził. I kiedy nadeszło to czytanie, cały lud powstał, a potem padł na kolana i padł twarzą do ziemi i uwielbiali Boga. Ja was zachęcam do tego, żeby sobie w ogóle wyobrazić tę sytuację, narysować ją sobie, namalować ją sobie w swojej głowie i zobaczyć, jak to wyglądało, jak wielkim świętowaniem było czytanie słowa. No bo oni wiedzieli, że kiedy czyta się Słowo Boże, czyta się Prawo Boże, przebywa się w Bożej obecności. Czytanie słowa to jest tak naprawdę przebywanie w Bożej obecności. W
to jest przepiękne. I ja Cię zachęcam właśnie do tego, żeby nie tylko poznawać wiedzę o Słowie, nie tylko czytać Słowo, żeby przeczytać Słowo, czy mieć zadanie, no całą Biblię przeczytam w rok, ale żeby to Twoje czytanie Biblii było i słuchaniem, i rozumieniem, i uwielbieniem, i przebywaniem w Słowie Bożym, jak w Bożej obecności. Tak jak oni. To było coś niesamowitego. A później po tym czytaniu, z tej radości, mieli sobie posłać jedzenie, picie i po prostu świętowali, bo słyszeli Słowo Boże. Słowo Boże. My mamy codziennie dostępne Słowo Boże, które daje nam Kościół. Mamy w ogóle dostępne Słowo. Każdy z nas może mieć swój egzemplarz Pisma Świętego. Mamy jeszcze w telefonach, wszędzie. To Słowo tak naprawdę jest wszędzie, wokół nas. Natomiast tutaj to wielkie takie namaszczenie wobec tego Słowa, te ich serca, no to bardzo mnie poruszają. I ostatnie zdanie, no tam wyprawić wielkie obchody radosne, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Zrozumieli to, co im ogłoszono. Czyli oni przyjęli to Słowo i zaczęli żyć tym Słowem, postępować w tym Słowie. Oni wiedzieli, o co chodzi w tym Słowie. To już nie jest przenośnia. Naprawdę, Słowo Boże to nie jest przenośnia. To nie jest historia, która minęła, czy jakaś historyjka. I teraz można sobie tak to czytać. A, kiedyś tak było. Nie, Słowo Boże jest zawsze aktualne. Ono dzisiaj jest. Ono dzisiaj jest dla Ciebie. I dzisiaj jest dla Ciebie też głoszone, tłumaczone, abyś Ty właśnie zrozumiał i przyjął i żył tym Słowem. Amen. Amen. Słuchajcie, jeszcze dorzucę dwie rzeczy, bo to jest ważne. Tak się złożyło, ja nie wiedziałem, że będzie Nehemiasz na jutro, a wczoraj, czyli jak nagrywamy, czyli dzisiaj rano, gdy się modliłem, czytałem ten fragment, który oni tam czytali z Księgi Powtórzonego Prawa, nie wiedząc, że dzisiaj w samochodzie będę o tym nagrywał, tak, o tym fragmencie. I chciałbym się z Wami podzielić, co im było przeczytane i co jeszcze jest ważne, trzeba dodać na początku. Ci ludzie nie umieli czytać, czy większość z tych ludzi nie umiała czytać, dlatego trzeba było czytać. Dzisiaj też mamy takich, którzy nie umieją czytać. Masz jeszcze małe dziecko, to Ty mu czytaj Słowo Boże, żeby ono znało. Ty dzisiaj możesz mieć starszą osobę, która już niedowidzi, Ty jej możesz przeczytać. To też nam pokazuje, że to Słowo Boże jest tak ważne, żeby dzielić się z drugim człowiekiem tym Słowem. Ty dzisiaj może jedziesz autem, tak? Ale my dzisiaj to czytamy to Słowo Boże. Więc posłuchajcie fragmenciku tylko z tej księgi właśnie Powtórzonego Prawa, które tam było czytane dla nich, no takiego przepięknego, który ja miałem dzisiaj. Zasłuchanie tych nakazów i pilne ich wykonywanie będzie Ci Pan Bóg Twój dochowywał przymierza i miłości, które poprzysiąg przodkom Twoim. Będzie Cię miłował, błogosławił Ci i rozmnoży Cię. Pobłogosławi owoc Twego łona i owoc Twojego pola, Twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od Twych krów i pomiot od Twych owiec. Na ziemi, co poprzysiąg Twoim przodkom, że dają Tobie, obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami Twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. Pan oddali od Ciebie wszelką chorobę, nie ześle na Ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześle je na wszystkich, którzy Cię nienawidzą. Amen. To tak, że warto, o słońce wychodzi, ale się pięknie robi. Amen. To tym się chciałem z Wami też podzielić. Chwała Bogu. Jedziemy dalej. Co my to dzisiaj mamy? Psalm. Chcesz psalmik? Psalm 19. Nakazy Pana są radością serca. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy ratują serce. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Amen. Mówisz? No nakazy tak, Pana ja się, są radością no, serca. Sylwia lubi, dobrze, dzisiaj zamieniamy się, radością serca. Radość. No,
to jest piękne, że jak moje serce się raduje, to cały ja się raduję, prawda? Tak. I opierajmy ten też. Prawo pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Tak ten fragment. Dokładnie jak mówimy prawo pańskie, to od razu mamy świadomość w tym żydowskim rozumieniu właśnie pięcioksiągu mojżeszowego, czyli tego, co Pan Bóg przekazał Mojżeszowi, by przekazał ludowi, tak? Prawo pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. No i tak się dzieje. Ja Wam powiem, nawet nie czytałem, bo ostatnie kilka dni czytam tą Księgę Powtórzonego Prawa, bo tak mam z moich czytań wynika, to ono rzeczywiście daje radość. To prawo pańskie daje po prostu radość. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Czyli ja mogę być nierozważnym człowiekiem, ale to, co daje Bóg, jest pewne. Bóg jest absolutną gwarancją wszystkiego, czego ja w swoim życiu potrzebuję. Słowo Boże tego uczy. I ludzie, którzy może nawet nie rozumiejąc, a chwycą się słowa i postępują według tego, co słowo uczy, zaczynają inaczej żyć. I tu jest tak pięknie pisane, nierozważnego uczy mądrości. Ja się mogę pod tym nierozważnym na pewno podpisać co do swojego życia, ale takim elementem mego życia, który najbardziej mnie wychowywał, był Bóg w swoim słowie. To słowo mnie cały czas w każdej dziedzinie życia wychowuje. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Więc moje serce jest radosne, to już było w refrenie. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. No, takie dwie rzeczy. Z jednej strony się to kojarzy z tym, że oczy Pana są jaśniejsze, po 10 tysięcy razy, jak mówi Księga Mądrości Syracha, bardziej niż nasze oczy. Wzrok Pana jest 10 tysięcy razy jaśniejsze, ale jak my karmimy się słowem tym, które mówi Bóg do nas, nasze spojrzenie też jest inne. Zaczynamy w inny sposób patrzeć, zaczynamy inne rzeczy dostrzegać, zaczynamy widzieć w sobie, w drugim człowieku, w tym, co nas otacza, w przyrodzie, inne rzeczy. Więc to jaśnieje przykazanie Pana staje się dla nas jasnością, a nie ciemnością. Na początku się może wydać czymś ciemnym i trudnym, ono olśniewa oczy, czyli też zachwyca nasze oczy. I rzeczywiście po tylu latach czytania słowa ono naprawdę olśniewa moje oczy. Chwała Panu. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Bojaźń Pana trwa na wieki. Jak raz wejdziesz jakby pod tą taką relację z Panem Bogiem, że Ty czujesz Jego wielkość i swoją małość, no to ten szacunek do Pana Boga już zawsze jest. Pan Bóg się czasem też dopuszcza w tej relacji takich momentów, które nas wychowują, które mnie wychowują i one są bardzo dobre, bo one mnie czegoś uczą. No, dobre słowo wychowują, więc Pan Bóg mnie wychowuje, ale jak ja już widzę to, że Bóg mnie wychowuje, to ta przyjaźń mi się wydaje, że ona się nie kończy. Powiem Wam, nie znam ludzi, którzy weszli w taką prawdziwą zażyłość z Bogiem i z niej wyszli. Widzę takich ludzi na samym początku drogi, że ktoś się zachwyci, takie słowo jest popularne, zachłyśnie, pójdzie za tym i nagle się na tym potknie, czy pierwsza trudność przyjdzie i on po prostu gdzieś odpadnie. Ale ludzie, którzy długo żyją z Bogiem, ja nie kojarzę tak kogoś, żeby zupełnie odpadł, tak wśród naszych znajomych, nie? No chyba, że zaczyna nie budować się na Słowie Bożym, tylko coś innego staje się w centrum, no ale to wiadomo, to już będzie Bożek wtedy, no to już dużo od Boga odszedł, nie? Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. No to, że Bóg może wszystko zrobić i ja nie mogę nic jakby Bogu narzucić, tak ładnie było to w tym konferencji, suwerenność Boga, tak, Bóg jest suwerenny, więc, ale chodzi o takie zaufanie, ja ufam, że to, co Bóg ma dla mnie, jest na pewno dla mnie najlepsze. To daje taką wolność, no i jeszcze bardziej w sumie uczy tej relacji zaufania do Boga. I to jest cenniejsze nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. No, miód kocham jeść bardzo, bardzo, no, a to, co daje Bóg, jest jeszcze więcej warte. No, złoto, no, złota jakoś nie zbieram, ale wiemy, że złoto ma dużą wartość, ale to prawo pańskie, to, co ma Bóg w swoim słowie, to, co jest w relacji z Nim, to, co robi bojaźń Boża z człowiekiem, jest jeszcze więcej warte. Więc chwała Panu. Alleluja. Chwała Panu. Aklamacja. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
No to, co powiedział Jezus, jest zawsze aktualne. Tak naprawdę recepta na codzienne życie. Tej świadomości, że blisko mnie, nie, tak, nie tylko w ogóle do wszystkich ludzi, do całego świata i wszechświata, bliskie jest Królestwo Boże, ale ono jest blisko mnie. Królestwo Boże jest blisko mnie. Ja chcę żyć jak człowiek nawrócony w każdej przestrzeni mojego życia. Nie tylko w tej kwestii, że ja wierzę w Boga i teraz więcej się modlę i poświęcam Mu więcej czasu, ale kiedy spełniam wszystkie moje obowiązki we wszystkich przestrzeniach, w każdej przestrzeni. Tak naprawdę to słowo bardzo często jest ta aklamacja, ale to jest taki budzik dla mnie, by przyjrzeć wszystkie swoje przestrzenie, swojej osoby, swojego życia, swojej codzienności, swoich obowiązków. Czy ja jestem w tym uczciwa? Czy ja już postępuję w tym jak człowiek nawrócony? Czy moje serce jest właśnie też nawrócone? No i czy wierzę w Ewangelię? I ja tak sobie myślę, że wierzyć to już jest taki ten poziom. Nie tylko wiem, że ona istnieje, że jest napisana i że tam Jezus powiedział te słowa, ale ja po prostu buduję na tym moje życie i moją osobę i moje serce, więc jakby wierzę, to znaczy, że też wprowadzam w czyn. Wierzę, to znaczy, że się poddaję temu słowu. Temu by mnie to słowo zbudowało, ale co jest dla mnie takie ważne, żeby mnie też to słowo, Ewangelia oczyściła. Jest tak pięknych, dużo momentów, kiedy Jezus właśnie mówiąc słowo do ludzi, no daje takie duże oczyszczenie, taki duży rachunek sumienia i to jest dla mnie przepiękne. I chwała Panu. Chwała Panu. Dzisiaj mamy Ewangelię z 10 rozdziału Łukasza, czyli jakby ciąg dalszy cały czas. Mieliśmy ostatnio też wybór 12. Rozesłanie teraz mamy 72. No więc posłuchamy, co tutaj... Dobra, ja czytam. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki, przez o nas dzisiaj. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu, jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. Mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. No to nie jest łatwy fragment, taki przynajmniej w tej końcówce, ale mi się jedna rzecz skojarzyła i tak mi się śmiać chciało. No, jak owce między wilki, więc jak wchodzicie między nas, no to trzeba uważać, tak, to już macie. Jasno jest określone, kto jest kto. Fajnie, jakby jeszcze ktoś miał nazwisko owca, serdecznie pozdrawiamy. Ale, wiecie co, tu mi się tak skojarzyło, nigdy na to uwagi tak nie zwróciłem, ale to jest fajne. Zobaczcie, jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, tak? Jeśli nie, powróci do was, potem poznajemy, czy mamy tam być, czy nie. W samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje roboty na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Kolejność tych rzeczy mnie rozwala. Do jakiegoś miasta wejdziecie, jedzcie, co wam podadzą. A dopiero potem jest, uzdrawiajcie chorych, tak? I mówcie, przybliżyło się Królestwo. Czyli przybliżyło się Królestwo, to jest nic innego jak po prostu no, głoszenie Słowa Bożego. Więc jakby w Łukaszowym ujęciu pierwsze, może był głodny, jak to pisał, nie wiem, ale może i tak być.
ale to on jedyny pisze w ten sposób na początku, jedźcie, co wam podadzą, jakby, czyli wpierw idźcie się najeść, potem coś. Potem goście. Potem goście, czyli jakby idzie, mówi, zobaczymy, co nam podadzą. Moje doświadczenie jest takie, jak gdzieś jeżdżę, to, no nie, do Oleśnicy przyjeżdżam zawsze, pierw jest obiad, na mnie czeka, tak, dopiero potem wychodzę i głoszę. Na odwrót trochę jest tutaj, gdzie jedziemy dzisiaj, nie? Tu dopiero jemy po głoszeniu, więc nie według Łukasza się wszystko tutaj dzieje w Lubaczowie. To dlatego, że zawsze za późno przyjeżdżamy pewnie. No, bo to naprawdę jest z Oleśnicy bardzo daleko. Dobra, ale teraz tak na poważniej. No, mnie dotyka, że znowuż tutaj jest to, wejdziecie do jakiego miasta, już pomijam to jedzenie, bo to zawsze dla mnie ważny temat, nie? Ale uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. Czyli jakby znowuż przypomina nam to Pan Jezus, bo to są słowa Pana Jezusa zapisane przez Łukasza, przypomina ten istotny element Ewangelii, dopiero potem głoście. On powiedział, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. I powiem wam szczerze, jeżeli my będziemy przyjeżdżać do miasta i zaczniemy się zajmować uzdrawianiem chorych, wiecie, ilu przyjdzie słuchać? Dzisiaj księża pytałem, co zrobić, żeby w kościołach byli ludzie, bo jest mało, nie? No, zacznijmy uzdrawiać chorych, którzy tam są. No to oczywiście wymaga wiary, musimy jakby tą rzecz rozwijać. Mnie dzisiaj najbardziej ten fragment dotyka, bo no, o tym często rozmawiamy, Sylwia, że to jest to. Dzisiaj planujemy strefę mocy 2022, zaczynamy tam pierwsze podejścia w tym kierunku. Co zrobić, żeby też więcej ludzi z tego korzystało? No co? Przyjaciół uzdrawiać chorych. Amen. Z tego miasta. Amen. Więc to jest taki kierunek, który mi przypomina, że Bóg chce. No, mówi to w Ewangelii. To nawet nie jest już komentarz jakiegoś apostoła. To jest bezpośrednio w Ewangelii, wyjęte ze słów Pana Jezusa. Nie? I to do siebie dzisiaj odnoszę, że muszę się bardziej skupić na tym, żeby przychodzić i też uzdrawiać chorych, nie? Też dziękuję człowiekowi, za którego dzisiaj miałem okazję modlić się przez telefon. Kasia była świadkiem tego, jak jechaliśmy, pan Piotr. I bardzo to miłe było, bo modliłem się o jakieś tam godzinie, no wracając z tego, z Wrocławia. Zaraz na początku, pewnie było koło rano, koło 10:00, a teraz niedługo przed wyjazdem do Lubaczowa wysłał mi SMS-a, że bardzo dziękuję, że czuję się bardzo dobrze, że wiadomo, no to nie są jeszcze medyczne potwierdzenia, ale też w sumie nie miał medycznie stwierdzonej choroby, nie? Więc on jakby nie wie, na co chorował, tylko znał objawy, jakie miał. No i miło to było z jego strony, że napisał dziękuję, czuję się bardzo dobrze i tam jeszcze o swojej radości napisał, że po tej modlitwie taka też radość się pojawiła. Więc Piotrze, serdecznie Cię pozdrawiam i naprawdę dziękuję za tego SMS-a, bo że z jednej strony poprosiłeś o modlitwę, pomodliliśmy się, ale z drugiej strony też napisałeś, co się stało po. I to jest potrzebne, nam też posługujące, prawda? Zobaczcie, sam początek tego dzisiejszego fragmentu jest, Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta, miejscowości, do końca zamierzał przyjść. No my mamy być zwiastunami samego Jezusa, nie? No tak jest. I oni byli zwiastunami samego Jezusa i my dzisiaj też jesteśmy zwiastunami samego Jezusa, bo jak ludzie się w danej miejscowości nawrócą, my wyjeżdżamy, do kogo pójdą? No do Jezusa. Nie pójdą do Witka, do Sylwii, do kogoś, nie? Nie do proboszcza, tylko oni pójdą do samego Jezusa. To właśnie o to chodzi. I ja chcę być tym zwiastunem Jezusa po całej ziemi i Bogu dziękuję. Także mu bardzo dziękuję, że mogę teraz tutaj to Słowo Boże też głosić, nad nim się pochylać z wami, bracia i siostry. To naprawdę daje mi wielką radość. Amen. No i ostatnie jest żniwo, wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa. Ja proszę Pana żniwa, by rzeczywiście wysyłał kolejnych robotników na rolę. Jest to potrzebne. I nawet dzisiaj też o tym z Kasią rozmawialiśmy w takim kolejnym projekcie, który tam będziemy robić, właśnie o tym szukaniu robotników na roli. I wierzę, że Bóg będzie też to zapewniał. I tyle. Chwała Panu. Tyle z mojej strony. Pomodlimy się? Pomodlimy się. Więc uwielbiamy Cię, Ojcze, nieba i ziemi. Oddajemy Ci wszelką chwałę i cześć. Ja Ci uwielbiam, że mamy kierowcę dzisiaj prywatnego. Kierowca bombowca jedzie z nami. Uwielbiam Cię, Panie, że możemy nagrywać antidotum w tym czasie. Normalnie to gorzej wychodzi.
O tak, Panie, jesteś święty, wielki, wspaniały. Uwielbiam Ciebie, Panie, uwielbiam Ciebie, Panie. O tak, bądź ulubiony, wywyższony mój Zbawiciel. Za ten czas słuchania słowa, za ten czas czytania słowa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że my możemy mieć słowo, że jest tak dostępne, Panie, dla nas. Dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy się też o to troszczą, by słowo było dostępne, Panie. Dziękuję Ci za to. O tak, Panie. Dziękuję Ci, że możemy dzisiaj tak zgłębiać Twoje słowo. I Duchu Święty, też proszę Cię, byś rozkochał nas w słowie. Jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Dał nam światłe oczy, oczy pełne światłości, abyśmy rozumieli to słowo, abyśmy właśnie byli tymi, którzy są zdolni, by słuchać, rozumieć i przyjąć to słowo, wypełniać to słowo, uzdalniaj nas do tego, Duchu Święty. Amen. Tobie chwała. O tak, Panie. Ja też proszę Cię, Jezu, żeby po tym naszym głoszeniu, gdziekolwiek on się nie dokonuje, gdziekolwiek, czyli także w Antidotum, żeby ludzie właśnie trafiali do Ciebie. Żeby tak się właśnie stało, żeby to było to miejsce, do którego Ty sam chcesz przybyć, żeby to była miejscowość, to było serce, do którego Ty sam chcesz przybyć. Nad każdym z nas, nad każdym, kto, Panie, usłyszy Twój głos, pójdzie za Nim, poczuje się być wezwany, wybrany, ogłaszamy pełnię Twojego błogosławieństwa i wielbimy Twoje święte imię, Panie. Tobie wszelka chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Amen. Bożego dnia i do zobaczenia. Pa, pa. A zaraz Wam pokażę, kto tutaj był naszym kierowcą bombowca. Uwaga! Uwaga! I tutaj nasz kierowca bombowca, czyli Pasek. Widzicie go w lusterku? O! A tutaj nasza pani menadżer strefy mocy, Kasia. Pomachaj, Kasiu. O, o, o! I cóż, kochani, do zobaczenia. Jak nie w tym życiu, to w przyszłym. Pa, pa! Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem.